Witam wszystkich z Krety. To jest nasz pierwszy poranek na Krecie. To będzie taki spokojny dzień relaksu po naszej drodze, żebyśmy sobie właśnie odpoczęły. I ja teraz idę wziąć prysznic i przygotować się do śniadania. A tak dzisiaj będę wyglądać. I moje śniadanko, bardzo pyszne. A tutaj mamy widok z tarasu naszej jadalni na placyk przed hotelem. A teraz idziemy zwiedzić okolice, zobaczyć jak wyglądają tutaj domy greckie. To jest kapliczka. Właśnie w Grecji, właściwie na Krecie, można zobaczyć mnóstwo takich kapliczek przy domach i one są poświęcone jakiemuś konkretnemu świętemu, który ma chronić właśnie dom, przy którym stoi taka kapliczka. Tu widzimy cytrynki i amforę, która amfory są symbolem Grecji, więc można zobaczyć je właśnie w ogrodach domów. Przepiękny, okrągły tarasik. Chciałabym bardzo taki mieć. I właśnie domki, domy Grecji są takie białe. Wygląda to przepięknie. I co ciekawe, każdy jest wybudowany w innym stylu. No, widzimy piękną roślinność właśnie Grecji, roślinność śródziemnomorską. Teraz relaksujemy się przy basenie. Ja sobie właśnie leżę w cieniu pod palmą na leżaczku. No i odpoczywam sobie. A w tle słychać cykady, które właśnie tutaj cały czas po prostu tak cykają głośno. A teraz jesteśmy na tarasie naszej jadalni, bo jesteśmy już po obiedzie, tutaj widać bar, tam właśnie w tyle była jadalnia, a my sobie patrzymy no właśnie na piękny widok przed naszym hotelem. Tam jest taka fontanna, która bardzo ładnie w nocy wygląda. No i ta roślinność śródziemnomorska jest naprawdę przepiękna. Tutaj właśnie jest ten tarasik, tam widać jadalnię i hol taki, gdzie można sobie posiedzieć właśnie w naszym hotelu. A teraz po obiedzie jeszcze wyszłyśmy sobie na chwilę na spacer, żeby po prostu spalić kalorie, no i żeby się jeszcze przejść. I zobaczcie, jak piękne są kwiaty w Grecji.
palmy. Tutaj mam taką jakby brodatą palmę. No i znowu te prześliczne kwiaty. No i dzień się już powoli kończy. Wszyscy już poszli z basenu. A my jeszcze przyszłyśmy sobie tutaj na chwilę, żeby posiedzieć sobie właśnie nad wodą, przy tych stolikach. I tak nasz pierwszy dzień nakrycie dobiegł końca, a jutro płyniemy na wyspę Granvusa, na lagunę Palos, gdzie jest przepiękna plaża. A ja żegnam się z Wami wszystkimi i jeżeli Wam się podobał mój filmik, to dajcie kciuka w górę. Pozdrawiam!